Uszanowanie. Dzisiaj niestety bardzo niełatwy wywód i nie powiem, że łatwo mi o tym mówić. Staram się być mocno apolityczny w swoich wypowiedziach, więc dalej się postaram tę zasadę zachować i na potrzeby tejże wypowiedzi przyjmijmy, że omawiana sytuacja jest czysto hipotetyczna. Okazuje się, że komendanci różnych służb, szczebla nazwijmy to terenowego, zjawili się u swojego przełożonego na odprawie. Na tejże odprawie, niezależnie czy zachęcani przez niego samego, czy sami wyrazili taką chęć, no okazało się, że są gotowi odejść ze służby, no oczywiście no za swoim przełożonym. No i teraz mam pytanie, czy motywując to pewnymi zmianami politycznymi, czy w takim razie kierownictwo, by nie powiedzieć pewna komendantura, tak? Bo przecież to najwyżsi komendanci w kraju, w danej służbie, no czy pokazują tą apolityczność, czyli niestety tylko i wyłącznie jej nie potwierdzają. Druga kwestia, czy przyjmując tak naprawdę no, obiecane podniesione składniki uposażenia, dalej wykazują tą apolityczność. Ale co w tym najbardziej tak naprawdę bulwersuje? Niżsi rangą funkcjonariusze, będący naprawdę dużo, dużo niżej od nich, w pewien sposób i widząc, i słuchając również i od swoich przełożonych, czy od starszych kolegów, opowieści na temat tego, jak to teraz będzie źle, jak między innymi też poniosą za to wszystko cenę. Jak się okazuje, również rozważają odejście ze służby. No i teraz pytanie, czy dobry, perspektywiczny, czasem może i młody, popełniający swoje błędy, jak każdy rozpoczynający służbę, ma odejść? Czy możemy sobie pozwolić na tę stratę? Być może dający na przyszłość danej służbie dość sporo. No to w takim razie ja się zwrócę z pewnym małym apelem do tych funkcjonariuszy i innych mundurowych. Zostańcie, a wiecie dlaczego? Bo być może jest to właśnie ta szansa na pewną zmianę pokoleniową, którą być może wszędzie właściwie brakuje. Zastanówcie się, nie podejmujcie zbyt pochopnych decyzji. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.